Nowy sezon skoków narciarskich z zapasem, dlatego żeby umilić sobie te ostatnie dni oczekiwania oraz podkręcić emocje w trakcie całego sezonu, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na drugą edycję zabawy Skoki Fantasy Draft, w której nasi eksperci powybierają zawodników do swoich drużyn, a ci następnie będą zdobywać punkty przez cały sezon 2024-2025 i w ten sposób wyłonimy zwycięzcę. Marcin Kuźbicki, dzień dobry. Uczestnikami tegorocznej rywalizacji będą w większości twarze doskonale znane z edycji ubiegłorocznej. Sebastian Szczęsny. Dzień dobry, witam. Pan Marek Rudziński. Kłaniam się. Michał Korościel, który rok temu był, ale w innej formie. Tak jest, witam serdecznie. Igor Błachut. Dzień dobry. Kuba Kot. Kłaniam się. I absolutny debiutant, Paweł Kuwik, czuję... który w ostatniej chwili wskoczył za niedysponowaną Magdalenę Pałasz. Paweł, jak się z tym czujesz? Czuję stres debiutanta. Słusznie. Związany, ale jestem bardzo dobrze przygotowany do dzisiejszego dnia. Tak, będzie zniszczony i tak. A Magdalenę pozdrawiamy i życzymy zdrowia. O, właśnie. Tak jest. Madziu, wracaj do nas szybko. Zanim wybierzemy sobie drużyny tegoroczne, zobaczmy na klasyfikację edycji ubiegłorocznej, bowiem... Może ktoś zapomniał, nie, zobaczmy. Nie ma sensu. No. Zobaczmy. Rywalizacja była bardzo zacięta, głównie na miejscach drugim, trzecim i czwartym. Ostatecznie podium złożone było ze mnie, Kuby Kota i Igora Błachuta. Bardzo blisko tegoż był pan Marek. Piąta była Magda Pałasz, a Seba Szczęsny też partycypował. Ale nazwa oddaje miejsce. Też tak, żadna inna nazwa nie oddała miejsca tak dobrze jak drużyna Sebastiana Szczęsnego, do czego sobie jeszcze wrócimy. Tak wyglądało to w ubiegłym roku. To, co było, już nie istnieje, tak naprawdę idziemy do przodu. Istnieje, widać to doskonale na ekranach. Na całe szczęście trafiło na skromnego i nie zamierzam się obnosić z moją zdecydowaną wiktorią za bardzo. Dobrze, zasady panowie na pewno znacie, ale przypomnijmy je. Wybieracie w 5 rundach zgodnie z zasadami amerykańskiego draftu, czyli mamy rundę pierwszą, w której zaczniemy od najsłabszego, a w tym przypadku od debiutanta, którym to będzie Paweł, następnie Michał, którego też rok temu nie było, Seba Szczęsny, później pan Marek. Tak, słucham. Skoro Paweł zastępuje Magdę, to nie jest takim debiutantem. Ale poczekaj, ty powiedziałeś, że zaczynamy od najsłabszego, czyli w tym przypadku debiutanta i to już coś sugeruje. To nie sugeruje, przyzwyczaj się do tej roli, którą pełnisz, tak się... Nie masz tu łatwego wejścia do tego programu, Paweł, ale wiesz, że sobie poradzisz. Dobra, wybierz sobie tego tam no. I pciolu czy kogokolwiek. Nie, jeszcze nie. Widzieliśmy przed chwilą na ekranach zasady, które już wszyscy doskonale znacie. Tak, 5 rund. Ważna zmiana względem roku ubiegłego. Nie wybieramy do drużyn pani. Dlatego, że nie ma Magdy Pałasz, czy jest inna przyczyna? Nie dlatego, że nie ma Magdy Pałasz, nie dlatego, że dyskryminujemy, tylko dlatego, żeby było bardziej przejrzyście. No bo w zeszłym roku wyświetlaliśmy te klasyfikacje na koniec każdego studia, ale później był konkurs kobiet, nikt nie wiedział, który jest na którym miejscu. Pewne było tylko moje prowadzenie i miejsce ostatnie. Sugerujesz, że kobiety burzą przejrzystość, tak? Nie kobiety same w sobie, tylko fakt, że konkursy kobiet były rozgrywane w innych porach. Okay? A już za ujednolicenia przecież, prawda? Dążymy już na mój To jest absolutna dyskryminacja w tym momencie. No trudno, panie będą musiały poradzić sobie same. My zajmiemy się panami. Będzie 5 rund, w których będą wybierani zawodnicy podstawowi oraz 6 bonusowa, w której powybieracie sobie rezerwowych na wypadek kontuzji, niedyspozycji wszelakich i tak dalej. Dobrze. Ruszamy w zasadzie z pierwszą rundą, przy okazji której przedstawimy sobie także drużyny. Pan Marek Rudziński desygnuje do boju drużynę nazwaną Telemark. Mówię panu, że Telemark byłby lepiej. No bo jest błąd literówka. A to jest z angielskiego. Telemark. Paweł Kuwik, debiutant, desygnuje przedskoczków. Tak, dlatego, rozumiem, że to przekornie. Nie, ja mam duży szacunek do przedskoczków w ogóle, ponieważ oni muszą trzymać formę, nie są jakoś wybitnie wynagradzani, a ich rola jest często umniejszana. Także a jeszcze muszą skakać w najtrudniejszych warunkach często. Dokładnie, niebezpiecznych dla zdrowia i życia nawet bym powiedział, więc to jest mój hołd. Kocury, czyli zespół Kuby Kota, największa pozytywna niespodzianka edycji ubiegłorocznej. Kuba, ty powinieneś być najbardziej zadowolony ze zmiany prowadzącego, bo ja pamiętam, co się działo w tym studiu rok temu, jaki byłeś szykanowany, wyszydzany. I to też bardzo dziękuję tobie, że zaczęliśmy od przypomnienia, co było w zeszłym roku, bo jeden z uczestników
obecnej edycji, śmiał nazwać moją drużynę kocurów drużyną papy i... Skład węgla i papy. Skład węgla i papy. I to było świeżo po moim wyborze. I tak, teraz, nie. Czy ten, że uczestnik ma ochotę coś oficjalnie powiedzieć? Nie wiem, to odmiał to. Czarne złoto, prawda? Czarne złoto, tak. Postanowiłem dzisiaj krytykować wybory wszystkich, ale nie twoje, bo to co twoje rzeczywiście są nieoczywiste i tak wolę na wszelki wypadek nie krytykować swoich wyborów, Kubusiu. Bardzo dziękuję. Drużyna kocury zostaje, bo odzwierciedla charakter zawodników. Dwóch bym wymienił. Pero Prewca, jako z panem Markiem skończył karierę, to muszę go wymienić. I Martin Hamman, duży przeszczał z zeszłego roku, resztę naprawdę został. No dobrze, mamy też drużynę KS Tęcza, której prezesem jest pan Igor Błachut. Tu się nic nie zmieniło. Nieodmiennie stawiamy na różnorodność. Są debiutanci, drużyna nazwana Koronoskopia, której prezesem jest Michał Korościel. Michał, tak, co miałeś w głowie konstruując? Po pierwsze nie w głowie, okay. To na pewno. A po drugie pomyślałem sobie, że jeżeli mi nie pójdzie, to ja powiem, nazwa mojej drużyny od razu wskazywała, że miałem to wszystko w... Że drużyna jest... Rozumiem. Przy okazji polecam wszystkim Państwu, żebyście sprawdzili sobie w Wikipedii hasło Koro. Można, tak. Jeżeli oglądacie to na YouTubie, to sobie teraz zapauzujcie, sprawdźcie, co znaczy Koro i w lepszych humorach wróćcie. Dobrego humoru w zeszłym sezonie nie miał za to prezes klubu Bula Lovers. No, oczywiście, że miał dobry humor. Miałeś dobry, ale to przepraszam. Wystarczyło nie sprawdzać. Nazwa zobowiązuje. A czy wiesz, ona trochę oddawała dyspozycję twoich podopiecznych, ale też nie do końca, bo oni często po prostu nie jeździli na Puchary Świata. No właśnie, i to jest ten problem, tak? Ja jednak... Bo ja wychodzę z założenia, że jak to mówię, desygnuję do ataku powietrznego tylko tych, którzy prezentują poziom adekwatny do Pucharu Świata. Stąd też boli mnie to, że nie wykorzystujemy pełnej kwoty ekonomicznej w przypadku polskich konkursów. Patrz, jaki wydawca złośliwy. Jeszcze raz wrzucił klasyfikację generalną. Ja. Seba, ale nie myślałeś, żeby zmienić nazwę na ten sezon? Tak, myślałem, żeby zmienić. A myślałeś, żeby zmienić skoczków? Nie. Skoczkowie zostają ci sami. No dobrze. Gdybyśmy nie mieli żadnych nowych debiutantów, to wybierałbyś jako pierwszy, ale że mamy dwie nowe twarze, to zaczniemy od nich. Przed nami runda pierwsza, być może najważniejsza. Panowie, przed wami runda, w której wybierzecie prawdopodobnie liderów waszych drużyn, więc ma ona znaczenie fundamentalne. Paweł, zaczynamy od ciebie. Czy ty już wiesz, kogo wskażesz, kto będzie koniem pociągowym drużyny przedskoczków? Tak. Otóż tak jak powiedziałem na początku, bardzo sumiennie przygotowywałem się do tej rywalizacji, mimo że dowiedziałem się last minute, że będę brał w niej udział, ale tak. Dzisiejsza noc została temu poświęcona. Poza tym uważam, że zrobiłem bardzo dobry research i moje typy są pewniejsze niż sondaże w Stanach Zjednoczonych niektóre. A ponieważ też, jak wiecie, jestem fanem krajów niemieckojęzycznych, to zacznę od kraju niemieckojęzycznego właśnie i postawię na... Ja słyszałem, że ty frankofon jesteś, a nie niemieckojęzyczny. Również, ale ponieważ pochodzę z Polic, a to jest już on za jest Ogrą, to idźmy w tym kierunku. Słuchajcie, pewniak. Zaczynam od pewniaków. Stefan Kraft. No w ogóle się nie dziwię. Rok temu, ku mojemu bezbrzeżnemu zaskoczeniu, Stefan Kraft został mi zostawiony jako ostatni wybór w pierwszej rundzie. No, tak? Nie ma zgrajów. No proszę. Dobrze, Stefan Kraft. Uzasadnienie krótkie? Nie wiem, czy jest wymagane w przypadku takiego dominatora, ale... Mogę uzasadnić i to zupełnie serio. Jestem w kontakcie ze sztabami różnych reprezentacji i wiem, że Stefan Kraft jest dobrym skoczkiem. Wyśmienitej formie. Co prawda, jak wiecie, w skokach narciarskich przez kilka tygodni wiele może się zmienić, ale myślę, że akurat nie w jego przypadku. Rozumiem. Czyli spodziewasz się podobnej dominacji jak w roku ubiegłym? Absolutnie tak. No, lepiej by było, gdyby jednak reszta doszlusowała. Ale dobrze. Stefan Kraft faktycznie wziął zeszły sezon szturmem, więc wybór Pawła absolutnie nie dziwi. Natomiast wyboru numer dwa dokona drugi debiutant w roli gracza, czyli Michał Korościel, prezes Koronoskopii. Dokładnie tak. Ja chcę powiedzieć na wstępie, że spodziewałem się, że Paweł wybierze Stefana Krafta. Kompletnie nie jestem tym zaskoczony. Mhm. I teraz zupełnie swobodnie mogę wybrać mojego skoczka. To jest Ryoyo Kobayashi. Ryoyo Kobayashi, tak. Uważam, że on jest zdolniejszy od Krafta. On jest młodszy od Krafta. On ma większy potencjał. On jest rekordzistą świata w długości skoku. Właśnie, przecież jak my się widzieliśmy po raz ostatni, to rekord świata był 40 metrów bliżej.
Tak. Skoki narciarskie zostały zrewolucjonizowane. Wbrew temu, co teraz twierdzi FIS i Sandro Pertile, to Ryoyu Kobayashi jest nowym rekordzistą świata. Będziemy się tego w studiu Eurosportu trzymać. Czyli robisz taktykę, że podbierasz moich zawodników z tamtego roku, tak? Tak, dokładnie. Dokładnie tak. Chcesz kolejną drużynę papy i asfaltu, czy nam czegoś? Skład węgla i papy. Nie drużyna papy i asfaltu, błagam. Ale nie boisz się, że Ryoyu mimo swojej skuteczności jednak utracił trochę genu zwycięzcy? Przecież on rok temu był najlepszy tylko w dwóch kursach. Tak, ale myślę, że on znowu teraz będzie najlepszy. Myślałem szczerze mówiąc, że postawić na Andreasa Wellingera. Nie. Andreas Wellinger rozczarował mnie już raz potężnie. Straciłem przez niego nie tylko honor, ale i włosy. Aha. W związku z tym teraz stawiam na Ryoyu Kobayashiego. Mówiąc serio, uważam, że to jest najbardziej utalentowany ze wszystkich. Gdyby jemu się chciało, tak jak się chce Kraftowi, to by wygrywał regularnie. Czasami mu się nie chce, wierzę po prostu, że w tym sezonie mu się zachce. Czyli uważasz, że jakby wszystkich skoczków w prime time wpuścić na skocznie w jednym momencie, to najlepszy byłby Ryoyu. Ja kiedyś już o tym mówiłem, że gdyby w prime time wszystkich wypuścić w takim piku formy, to Ryoyu by wygrywał, bo jest super. Prawda, panie Marku? Tak jest, oczywiście. No, nie można tego wykluczyć. Adam, słyszysz? Dobrze, dwa pierwsze wybory były dosyć oczywiste, żeby nie powiedzieć nudne, dlatego tym bardziej cieszę się, że wyboru numer 3 dokona Sebastian Szczęsny. Dlaczego? I tutaj mam... Seba, rok temu wykazałeś się po pierwsze odwagą, po drugie ogromnym patriotyzmem, bowiem... Zacząłem od polskich ze względów znanych głównie tobie, postawiłeś na Kamila Stocha w pierwszej rundzie. To jest pytanie, czysta sympatia interpersonalna i tak dalej, bo Kamila bardzo, bardzo lubię i życzę mu cały czas jak najlepiej, aczkolwiek Kamil nic nie musi tak naprawdę, on w tej chwili tylko może. Słuchaj, jest kilku takich, którzy jeszcze muszą. Jest, owszem. Pewnie też ich lubisz. To... Lubię, owszem. Natomiast jeżeli mówimy o tym pierwszym wyborze, to tutaj wahałem się, bo wybór nieoczywisty, tak mi się wydaje. Na takie liczę. Ale tutaj cię będę... Będziemy znali nazwisko. Ale nie. Ale zacznę bardzo spokojnie, zacznę z Andreas Wellinger. No okej. No nie, dobrze, nie, bo... Nie, dobrze, Sebastian. Dlaczego? Andreas Wellinger, może końcówka ubiegłego sezonu nie była już taka, jak zaczął, natomiast generalnie jest to skoczek, który potrafi utrzymywać przez niemal cały sezon wysoką dyspozycję. Mhm. I liczę na to, ja oczywiście zwycięstwa zwycięstwami i tak dalej, ale liczę, że będzie to bardzo mocny wkład punktowy, jeżeli chodzi o team Bula Lovers. Dobrze, kluczowe pytanie. Czy przerwie niemiecką pasę oczekiwania na triumf w TCS-ie? To jest wróżenie z fusów, absolutnie. Tego pytania, odpowiedzi na to pytanie nikt nie zna. Natomiast powiem ci tak. Chcesz poznać? Nie przerwie. Nie przerwie. Życzę Niemcom, żeby przerwał. Życzę Niemcom, żeby to ruszyło. Wellingerowi trzeba też przyznać, że oddał chyba najbardziej spektakularny skok ubiegłego sezonu. Nie wiem, czy się zgodzicie. To 144,5 metra w Wiśle. Mhm. Był. No, owszem. Natomiast mówisz o tym, to jest jeden skok, natomiast patrząc generalnie, globalnie, jakby przez cały sezon, on nie był takim dominatorem absolutnym. Zwłaszcza w końcu CTS-u. No nie, to. Ale zobaczymy. Ja uważam, że jeżeli mówimy o sile stabilnej formy, takiej, która może być utrzymana przez cały sezon, to myślę, że Andreas Wellinger plus paru innych zawodników tutaj na tej liście jest dobrym przedstawicielem. Rozumiem. Na razie bardzo rozsądne wybory. Bezpieczne. W ogóle tak. W ogóle wiecie, jaki był najlepszy zawodnik z ubiegłego sezonu, którego żaden z nas nie wybrał? Najwyżej sklasyfikowany? No. Lovrokos. O, początek sezonu. Faktycznie. Tak. Pius Paszkę miał znakomity początek sezonu, a nikt go nie brał, ale końcówka jednak należała do Słoweńca. Dobrze. Czwarty wybór w pierwszej rundzie, pan Marek. No dobrze, to żeby nie było żadnych wątpliwości, to w zeszłym roku przegrałem 8 punktami z Igorem na skutek pewnych manipulacji, które miały miejsce, o czym nie bójmy się tego powiedzieć. No ja oczywiście, więc... Ale to też... było nieprzyjemnie, konsekwencje były straszne. Umówmy się, że włożono mi w usta słowa, których nie mówiłem. I w związku z tym pozbawiono mnie funkcji, którą przez wiele lat dobrze robiłem. A jak się pan z tym czuje teraz? Beznadziejnie, no ale trudno. Wiesz, gdyby człowiek sam chciał odejść, to rozumiem, ale jak go... Po tylu latach, nóż w plecy... Ja wiem, że zażądała, ale akurat to pod Warszawa, a nie Warszawa, w związku z tym oczywiście... No ale okej, dobra, było, minęło, trudno, muszę się odnaleźć w innej rzeczywistości. No nie jest to proste, takie... Bywa tak, że wracasz z urlopu, a mówią, pan się tak nie nazywa i tu nie pracuje. Ale widzisz, triumfujący wzrok Gora, nie?
Teraz przynajmniej już nikt panu nic nie zrobi. Nie, teraz już nie, dlatego ja wygram tegoroczną edycję, ponieważ wiadomo, że tak musi być. Dlatego pierwszego zawodnika, jakiego biorę, tak, biorę Halvora Egnera Graneruda. Uważajcie, po pierwsze, jak ja ma dwoje imion, bo ja Marek Kazimierz, a on Halvor Egner. Po drugie... Egner to jest chyba nazwisko, wie pan? Tak, nie szkodzi. Ale pana Kazimierz też jest nazwisko. No oczywiście. To tak. Ilu jest takich, co mają Marek Kazimierz i kończy na to, tak, prawda? Więc tak, Halvor Egner Graneruda. Jeżeli popatrzycie ostatnie 6 lat, to Puchary Świata wygrywali Rioju, Halvor Egner i Stefan. Mhm. Rioju, Halvor Egner, Stefan w różnej tam konfiguracji. Więc z rachunku prawdopodobieństwa. Z rachunku prawdopodobieństwa, ale też z pewności. Bo Paweł mówi, że ma kontakty w ekipach, tak? Tak. Ja Norwegów znam jak... Ja wiem. Szczekla do Polski to pan chciał. No to już. I mówię, Halvor, jak sytuacja w tym roku? On mówi, panie Marku, niech pan stawia na mnie w ciemno. A jak to jest po norwesku? Nie będę zdradzał. Kuchni te, tak? Więc powiedział, że żebym na niego postawił. Ja mu ufam, bo to jest chłopak szczery, więc stawiam na niego. Proszę uprzejmie zapisać. Albo Regner Granerów. Dobrze. Okej. Okay. Ja go na czerwono go pomaluję. Pierwszy dosyć nieoczywisty wybór, ale może się opłacić. Życzę panu, panie Marku, żeby się opłacił. Jako przedostatni w pierwszej rundzie wybierze Igor, który rok temu ku zaskoczeniu chyba w większości obserwatorów, oparł fundamenty swojego składu o zawodników niemieckich. To było przykre, rzeczywiście, no. Dla kogo? Dla kogo? Dla naszego poczucia. Dla naszego samopoczucia. Ale ty mów za siebie. No, ale w tym roku Paweł jest niemieckojęzyczny. No, to Seba jest niemieckojęzyczny. Ale chyba nie żałujesz, że postawiłeś wtedy na Wellingera, Laie. Tak momentami to troszeczkę żałowałem akurat. Chociaż w pierwszej rundzie wybrałeś Czofeniga i to chyba nie był za dobry. No właśnie, on mnie rozczarował, to jednak na gówniarzy nie ma co stawiać, bo to jest nieodpowiedzialni są, nie dają rady, nie wnoszą ciśnienia. To się mija z celem. Doświadczenie, tak, czyli stare lisy. Czyli Stefan Mbaer nie ma co liczyć na stare lisy, nie moczą kity. Nie, na razie nie w tej rundzie na pewno. Okej. Natomiast ponieważ, jak wiesz, te zakulisowe historie związane z tym, że z Markiem teraz się mijamy na korytarzu, uznajemy, że się nie widzimy i tak dalej, tak sporo podsłuchiwałem. Ty udajesz. No tak, Marek, ja tam próbuję, tam ja coś cześć. Ja próbuję cię znać, wzrok, to wiesz, tak. Wytłumaczalny. No, ale to wiadomo, jak to jest, no, wszyscy wiemy przecież. Więc podsłuchiwałem również rozmowę Marka z Halvorem Egnerem. No. Dwojga imion, nazwisk. Tak, widzę w tym telefonie brzęczy. I tak, i ponieważ podsłuchałem, że oni są wszyscy w strasznym stosie. No. To Lindwik. To pan Mariusz otwiera listę. Myślałem, że mi zostawiłem. Może się opłacić. Wprawdzie nie był królem lata takim jak oczywisty wybór Sebastiana z kolejnej rundy, ale też dawał radę i w ogóle... Albo ty, nie mówiliśmy ci, nie? Nie, to zostawmy to. Wiesz, już przypisaliście wiskoczkę w drugiej rundy. Zarezerwowany jest Polska, tak. Lindwik trochę królem lata jednak był, bo on miał 100% skuteczność. Ile razy usiadł na belce, to albo wygrywał serię, albo w najgorszym wypadku wygrywał konkurs. Takich serii, których nie wygrał, to tam chyba zdaje się ze dwie naliczył, licząc treningi. Więc tak, wydaje mi się, że poza tym byłby czas, żeby w końcu dojrzał do wygrywania czegoś poważniejszego niż pojedyncze konkursy. Dobrze. Czas pokaże. W zeszłym sezonie nie spisał się, ale mówił mi też, bo było obok Halvora Egnera, że w tym roku, panie Marku, jakby pan mi wziął, to byłoby lepiej. Ale pan Marek go wziął rok temu, zdaje się. Mówię, dlatego przeprosił go rok temu i, no przeprosił i mówił, niech pan na mnie stawia w tym roku, ja będę lepszy od Halvora Egnera, ale... No, ale nie wiedział o tym, że ty jesteś tym, który lubi rotację w zespole, prawda? Ja mówię, wiesz co, Mariusz, no jedna szansa była. Do widzenia, ale Igor daje mu. No i dobrze, niech daje. No dobrze, nie ma się co dziwić. Pierwszą rundę zamknie Kuba Kot, którego kocury w zeszłym roku zajęły drugie miejsce i ty wtedy zacząłeś, zdaje się, od Rioju Kobayashiego, ale teraz już z niego skorzystać nie możesz. Tak wspomniałem, myślę, że drużynę bym zrobił bardzo podobną, oprócz Pero Prewca i Martina Hamana, który, okej, to był taki mocny przestrzał. No powiedziałeś, że Artiego Aegro wybierasz pod kątem tej edycji, i a ja nie to pokazało, że to był mądry wybór i jak mi zostanie, to mam go tutaj na swojej takiej liście może rezerwowych. Dobrze. Natomiast w tamtym rozdaniu z przymrużeniem oka powiedziałem, że jako pierwszego wybiorę Romana Kołdelkę, a zobaczcie, jaki miał sezon. Tam, gdzie startował, nawet do dychy potrafił wejść, więc takie są skoki, że pewne rzeczy nie przewidzimy. Czyli bierzesz ostatnia. Nie. Romka też mam z tyłu głowy, aczkolwiek no, Kobayashi był moim na pewno pierwszym wyborem. No niestety tutaj już koronoskopia została wzmocniona u świetnego zawodnika i gratuluję Michale. Ale cieszę się, że to powiedziałeś, to mnie utwierdza w przekonaniu, że zrobiłem dobrze. Drużyna Papy, bo robi się bardzo dobrze. Tak się daje z takiego
No i teraz tak, na pewno wszyscy zawodnicy, którzy już zostali wybrani, to były moje pierwsze typy. O, aj. W tamtym rozdaniu nie wziąłem żadnego Austriaka i to był błąd. Mhm. Drużyna austriacka jest tak piekielnie mocna, że na jednym jakby poziomie stawiam takich zawodników jak Herl. Huber jest taką niespodzianką. Król końcówki sezonu. Nie wiemy, co z nim będzie, bo w lecie się nie pokazywał za bardzo. Czofenik rozczarował, więc żeby nie przedłużać, bo też wiem, że potem mam od razu pierwszy wybór w drugiej rundzie. Tak. Więc chcę postawić na Austriaka i potem na Norwega. Stawiam na Jana Herla w tej pierwszej rozgrywce. Okay. Trudno powiedzieć, dlaczego akurat jego, gdyż tak jak mówię, Czofenik, Fettner, no, tam jest tak dużo dobrych zawodników, że zobaczcie na mistrzostwa Austrii, Jonas Schuster chociażby zostaje mistrzem Austrii, a Krab nie zdobywa żadnego medalu. Nazwisko ma na jedną sylabę, może to im kierowało. Znaczy ja z tego, patrząc, co słyszałem, jesteś fanem klubu SC Bischofshofen, on pochodzi z tego klubu, w związku z tym... Michel Heidek też był brany pod uwagę, jako że został mistrzem Austrii na dużej skoczni chociażby. Natomiast Herr cały zeszły sezon bardzo solidny zawodnik, zresztą w twojej drużynie mocno punktował. Tak, wygrał mi nawet. Lato też bardzo solidne i wydaje mi się, że to jest taki zawodnik, który u Austriaków będzie jeździł, bo tak Sebasz się przekonał, no tu trzeba być zawodnik, który będą jeździć po Pucharach Świata, a nie siedzieć w domu. Więc mimo, że będzie duża rotacja, bo tam macie Eignera, macie Aschenwalda, Mbachera, oni mogą się rotować, myślę, że Herr będzie takim pewniakiem Hertla do drużyny i to jest mój numer jeden do drużyny Kocurów. Jan Hertl. No. Dobrze, mocne nazwiska zostały wybrane. Argumentacja. Tak. Przysnąłem w połowie, ale... To pocieszę się, że za chwilę Kuba drugą rundę rozpocznie jako pierwszy, więc będzie jeszcze więcej argumentacji. Na razie tak wygląda zestawienie zawodników wybranych w rundzie pierwszej, a przed nami runda numer dwa. Inauguracyjna runda drugiej edycji zabawy Skoki Fantasy Draft przebiegła raczej bez skandali, ani niespodzianek. Mam nadzieję, że takowe pojawiły się w rundzie drugiej, którą rozpocznie Kuba Kot. Zapowiedziałeś już wcześniej, tak, że stawiasz na Norwega, tak? Tak. Moim typem był absolutnie Mariusz Lindvik, no i pan Marek mi go podebrał. Nie, ja. Nie, Igor im podebrał. Co zrobić? Ale pan Marek rozmawiał tam z Norwegami, więc chciałbym podpytać o Sundala, bo to jest mój wybór. Panie Marku, czy Sundal to jest dobry wybór, czy nie? Ja już nie zmienię decyzji, żeby było jasne. Dwuimienny też. Dwuimienny. Ale czy coś nowy trener Magnus Breivik mówił na temat formy Sundala? Dobry chłopak, obiecujący. To mnie też argumentuje, że to jest dobry chłopak, perspektywiczny. Uważam, że u Norwegów ta sytuacja się trochę oczyściła. Sztekla sprzedali nam, martwi się wy teraz, co z tym zrobić. Magnus jako Breivik, konia trojańskiego, tak? Trochę tak, nie no, żartuję, potem to wytną, przekleją, więc to był świetny ruch PZN-u i na tym pozostańmy. Natomiast dla Norwegów oczyściła się sytuacja w środku. Uważam, że Forfang będzie lepiej skakał, Sundal będzie lepiej skakał. No to nie czemu wolisz Sundala, a nie Forfanga? Lepiej niż wcześniej. Okay. No właśnie, tu miałem albo Forfanga, albo Sundala i 50-50, tak? Miałem powiedzmy Heibecka, Herla tutaj biorę Sundala. Dobrze, stawiasz na młodszego. Krajowe podwórko, był za Lindvikiem w konkursie indywidualnym w październikowych mistrzostwach kraju, które nijak się potem mają do zimy, ale czym się muszę argumentować. No właśnie, nie ma Klemensa Janiaka nawet na tej liście, więc... No właśnie. Natomiast tak, Christopher Eriksen, Sundal, myślę, że Norwegowie będą mocni, pomimo problemów finansowych, które cały czas mają. Mają mistrzostwa świata u siebie, mają nowego trenera, nową energię, więc myślę, że będą bardzo mocni, a na pewno już u siebie w Trondheim w drużynówce walka za Austriakami o złoto. Wraca. Więc będą mocni. Sundal numer dwa. Dobrze, na pewno jest to mniej kontrowersyjny wybór niż rok temu, bo wtedy postawiłeś na Martina Hamana w drugiej rundzie. Tak, no, znając go jako jedyny uczestnik naszej zabawy. Ale dalej jest w zestawieniu. Dalej jest w zestawieniu. Metamorfozę przeszedł. Wybory są logiczne. Uargumentowanie takie piękne. Kupuś tak zmęczył. Dlatego będę ostatni w tym roku. Zobacz, w tę wypowiedź o Norwegach, jak pięknie wplódł piękne słowa o Polskim Związku Narciarskim. Zauważyłeś? No. Jakąś fuchę ci tam szykuje. Nowy sezon, nowy Kuba. Powinien pracować albo w wielkiej międzynarodowej korporacji, albo być dyplomatą. Albo w PZN-ie. Idźmy dalej. Świetlana przyszłość przed tobą, Kubuś, w każdym razie. Idźmy dalej, dziękuję. Igor. Sundala wziąłeś w końcu, tak? Tak, ponieważ stawiamy na niemieckojęzycznych, jak co roku, to pomyślałem sobie, że czas uzupełnić te nasze nordycko-japońskie typy, czyli państwa osi, generalnie rzecz biorąc, przedstawiciela nacji słowiańskiej, aczkolwiek jeszcze nie naszych, a pan Laniszek przypadł mi do gustu. Z uwagi na to, że się pięknie wzrusza, co jest filmowe, ma polski order.
dosyć... To jest patriotyczny wybór. To jest patriotyczny wybór. Można powiedzieć, że to jest taki pół nasz zawodnik. Na pewno... Trzech czwartych nasz nawet. Trzech czwartych. No właściwie jest takim mało Słoweńcem, jest bardziej nasz. Na pewno jest to jeden z tych zawodników, którzy są najbardziej oklaskiwani w Polsce. Ale jest jeszcze inna rzecz, mianowicie na skutek tego, że FIS się nudzi wszystkim w komisji skoków. I troszkę, jak się zapewne orientujecie, pozmieniane zostały zasady oceny stylu. Tak. Stylu. A, tak, tak. A to jest akurat chłopak, któremu potrafi. Wiele zarzucić nie można, jeśli chodzi o styl, w jakim te skoki oddaje. Przy założeniu, że poziom będzie wyrównany, na co liczymy, bo takie nudy jak w zeszłym roku, kiedy ten Kraft wygrywał, a reszta tam się biła o drugie miejsce daleko, daleko za Stefanem. Więc przy założeniu, że będzie trochę równiejszy poziom, noty mogą decydować o detalach. I liczę na to, że pan Laniszek stanie na wysokości zadania i jako mój tęczowy chłopak. Czego tęczowy? No bo KS tęcza. KS tęcza, baranie. Okej, bo już myślałem, że czegoś nie wiem, że się nie przygotowałem do programu. No, akurat z twoją nazwą firmy to jak najbardziej mi się wydaje. A propos Laniszka i FIS-u, nie, nie wiem, czy czytaliście, ale skrytykował FIS pod rządami Sando Pertile, że się uwstecznił. O. Że FIS się uwstecznił? Tak, że, FIS, że skoki narciarskie pod rządami FIS-u się uwsteczniły, no bo teraz za dużo zależy od kombinezonów, jury nie daje bić rekordów i tak dalej, i tak dalej. Ale to może jednak tych not nie będzie miał za wysoki. Ja to jest kontrowersyjny chłopak, fajnie. No, ja słyszałem, że Eisen Bichler strasznie skrytykował właśnie tę nową regulację dotyczącą... No akurat nie się nie wiem. Simon Amann też mógłby to skrytykować. Simon Amann, mój drogi, od jakiegoś czasu, nie wiem jakiego, wystartował w FIS-Cupie w końcu, tak? Zaprezentował się tam, pokażcie mi teraz czterokrotnego mistrza olimpijskiego. Który, Bellingham też przez chwilę był w FIS-Cupie. Był, ale, mówi, ale no dobrze, mówię, ale nie, nie był czterokrotny mistrzem olimpijskim. Seba, nie chcę nic sugerować, ale jest na naszej liście Simon Amann. Czyli to jest numer dwa Seby teraz. Nie, nie, najpierw pan Marek. No dobrze, to wobec tego pozostańmy w aspekcie, że tak powiem, słoweńskim. Jako, ale że, jako że uważam, że ponieważ zbliżają się Mistrzostwa Świata w tym roku, to trzeba byłoby jakiegoś mistrza świata w drużynie mieć. W związku z tym, jak wszyscy panowie wiedzą, postawię na Piotka Żyłę. Byłem w przyszłym, w trzeciej rundzie, a w drugiej rundzie Timi Zajca. O. Timi Zajc jest zdolnym, wszyscy wiemy, chłopakiem. Rozmawiałem z nim też telefonicznie i powiedział, panie Marku, no naprawdę, ten sezon będzie mój. Ja mówię, ale pamiętaj, że Halvor, on mówi, Halvor jest mocny, ja będę drugi, nie będzie źle. No więc jeżeli mam pierwszego i drugiego, no to jest dobrze, prawda? Jakoś to się składa. No. Coś wszystko ma ręce i nóżki. No. Zmienił narty, bo no, przesiadł się z Slugów na Slatnary, na których sobie mówi, że bardzo dobrze radzi. Powiem ci, że dmuchnąłeś mi Timiego, nie będę tutaj ukrywał, tym bardziej, że on sam się wypowiada, że w tej chwili jest w takiej formie, mówimy o tym okresie, że nigdy nie był wcześniej w takiej formie w tym okresie, co i co ważne, Timi ratował, honor, duże słowo, ratował Reszki godności twojej drużyny. Dlatego mówię, że mi zdmuchnął Timiego, bo bardzo Timiego chciałem i nie oddasz mi go. Ale on jest taki niestabilny, nie macie takiego... Dobrze, ale to nie o to chodzi, żeby być stabilny. No to dobrze, powiem tak, to w tej chwili Timi pięknie zacznie, ale potem będzie jaka piękna. Może tak być, ale on mówi w związku z tym... Słuchajcie, to zaskocz jako, nas Seba. Nie zaskoczę was w tym momencie, Panu. Bo mój... Proszę? Nie. Peter Prelc. Okej, okay, ale wzrok Marcina powędrował na listę natychmiast. Nie, biorę jako drugiego do mojej reprezentacji also liebe Zuschauer, wir haben schon Andreas Wellinger, mamy już Andreasa Wellingera, also die zweiten Wettkampf hat das wird von Austria, Österreich. Nic nie rozumiem. Czy tam już padło nazwisko? Drugim zawodnikiem z Austrii, Michał Cześć-Plecy. O! To tak... Czyli... Wyjaśniając naszego suchara wewnątrzredakcyjnego, Michel Hajbek. Suchar jest absolutnie żenujący i prawdopodobnie najgorszy ze wszystkich, który tu powstał, no ale tak. Ale konkurencja jest mocna. Jeżeli chodzi o Michaela, poprzedni sezon uważam bardzo... Myślę, jego ambicje były nieco większe, raptem chyba raz stał na podium tylko w ubiegłym sezonie, co nie zmienia faktu, że w top 10 zakończył i to pokazuje, jak wysoką formę prezentował. Poza tym został ojcem, co zdecydowanie utwardzi grunt, po którym stąpa, dzięki temu uzyska pewność i ale nie będzie się wysypiał. I będzie, właśnie. Wiesz co, jego nie będzie w domu. Dobrze, ty mówisz. No właśnie, no właśnie. To mówi ojciec trójki dzieci, no też coś o tym wie, tak? No, dokładnie. Więc co dają dzieci, no? Co, że cię nie ma w domu? Czekaj, pisałem Michał Korościel. Dobrze, ojciec trzech uroczych dziewczynek, Michał Korościel. Panie Marku, ja mam do pana pytanie. Jak pan gadał z tym Zajcem, czy on wspominał coś o domenie Prełcu?
Mówił, że nie jest źle, ale że to nie jest może na taka forma jak Petera, wiesz, no jednak Peter był lepszy od wszystkich innych. Nie, pan mnie nie ściemnia, wie pan? Nie ściemnia, mówię, ja czy rozmawiałem ja z nimi bo ja go teraz nie wezmę. Z Domenem nie rozmawiałem. Mhm. Pamiętaj, że pan Marek nie ma nic do stracenia. Nie wiem, czy pan nie blefuje, czy to nie jest jakaś taka gra. Pokerek, coś, wie pan. Ja chyba mimo wszystko wezmę Domena Prełca. Dobrze, a dlaczego? Dlatego, że ja go bardzo lubię. Ja go lubiłem od kiedy się pojawił na skoczniach. Ja pamiętam, że miał 17 lat, miał wygrał chyba z 4 konkursy, mając 17 lat. Jest. I on do tej pory bardzo umie. I jak on to ustabilizuje, i już nie będzie tak, że nie jest najlepszym z Prełców, tylko będzie najlepszym z Prełców, bo już za bardzo nie będzie konkurencji. No, a ze swoją siorą nie będzie skakał, tak. To on wreszcie teraz cały swój potencjał zademonstruje i będzie wymiatał. Dobrze. Rok temu jedyne zwycięstwo odniósł nie na skoczni mamuciej, więc może robi się coraz bardziej uniwersalny. Tak, ja go chcę. Masz. Ja go biorę, panie Marku. Dobrze. Drugą rundę zamknie Paweł Kuwik, który rozpoczął od wyboru Stefana Krafta. W międzyczasie już kilkanaście nazwisk poszło. I co teraz? Teraz panowie was zaskoczę. O, masz. Będzie polski wybór. Pan Marek powiedział między rundami, że nikt nie wziął Polaka. No bo wtedy i ty był. Tak. I ja, panowie... Biorę Polaka. Postawię na człowieka, który nosi takie samo imię jak ja. Stoch. Jest to jedyny Paweł w stawce. Widziałem nieprawdopodobny ogień w jego oczach. I to czyli do mnie przemawia. Ogień na drugi dzień powstaje. I to do mnie przemówiło. I jest parę argumentów za nim. Mówiłem wam też, że jestem w stałym kontakcie z różnymi sztabami, ale ja uważam, że jemu się należy szansa i że takie wybory też dodadzą mu pewności siebie, bo on się dowie, że ja na niego postawiłem. No, absolutnie. On Kuba już wie. To przekaże. Jestem o tym przekonany. Ale to troszkę się zachowałeś nie fair, bo Pawła rezerwowaliśmy dla Sebastiana. Naprawdę? No taka była umowa. Bo ale widać, że ja jestem Sebastian. Nie ma litości. No, teraz nie usłyszałem. Nie ma sobie. Nie widziałem. Paweł Wąsek, to jest mój wybór. Słyszałem w ogóle, że to był twój pomysł. Tak. Nie ma był dobry w letniej Grand Prix. No dobry, to nawet eufemizm. Jest aspirujący, będzie chciał udowodnić swoją jakość podczas zimowych skoków, także... No dobrze, ja ale czemu z całej puli Polaków dostępnych akurat on? No bo zobaczył ogień w jego oczach. Okay. No. Czyli u Olga z Niszczoła ognia nie widziałeś. Słuchaj, to są takie nie widział Olga. Poza tym jest, może nie poznał go po prostu. No taki ogień, że go nie poznał. No dobrze, okej. Okay. I tak za chwilę będziesz miał pierwszy wybór w rundzie trzeciej, więc masz jeszcze chwilę na zastanowienie się. Ale to też była taktyczna zagrywka? Decyzja, tak. Rozumiem. Powiedziałem, że zaraz będzie numer 3. W ten sposób zamykamy rundę numer 2 i zapraszamy na rundę numer 3. Startujemy z rundą trzecią, którą ponownie rozpocznie Paweł Kuwik. Czy twój wybór będzie równie niespodziewany jak ten sprzed chwili? No więc powiem wam, panowie, że waham się. To już się zaczyna taki etap tej rozgrywki, gdzie każda decyzja ma swoje jednak konsekwencje. To prawda. Ale stawiam dzisiaj na różnorodność i inkluzywność, cokolwiek to oznacza. Tak. To może być najtrudniejsze słowo, jakie padło na tej antenie. Więc tak, mam Austriaka, mam Polaka, waham się, powiem wam szczerze, waham się, między Lauro Kossem a Forfangiem. To wybierz Zagrawskiego. I ja wiem, że wy mi nie doradzicie. Ja ci doradzę. Idę w Lauro Kossa. Dobrze. Dlaczego? Co zadecydowało? Dlatego, że lubię tego zawodnika. Jest skromny, jest uczciwy, jest sympatyczny, gra fair play. Jest zupełnie inny niż ja. Poza tym, słuchajcie, tak jak wspominaliście, miał całkiem niezłą końcówkę sezonu poprzedniego. On taki niestabilny był w ostatnich latach, ale ja uważam, że ten sezon to będzie jego pierwszy sezon, kiedy przez te wszystkie miesiące potwierdzi swoją stabilizację i to, że należy do ścisłej światowej czołówki. Ja po prostu w to wierzę. To jest też kwestia wiary. Ubrał się w biały garniak, bo wiadomo, że Lauro to bladawiec. To akurat tak pod śnieżne tematy, ale okej. Okay. Może być tak, także... Ale Lauro Kos to też śnieżne. Także Lauro Kos. Dobrze.
Pan Michał. Zaznaczyłem już? Tak, to teraz pan Michał. Ja się bardzo cieszę, że Paweł nie wziął Forfanga, ponieważ... Też go nie weźmiesz. Ja go wezmę, ponieważ uważam, że to jest wybór najbardziej inkluzywny z tych, które pozostały. Ja bym powiedział, że ekskluzywny. To jest wybór inkluzywny. A co to oznacza, Goro? Jednocześnie. Wiecie co, nie, ja chcę wziąć Forfanga, dlatego że, jak pamiętacie, Forfang stał na czele buntu, który doprowadził do zwolnienia Sztekla i on teraz będzie miał najwięcej do udowodnienia. Ponieważ jak facet doprowadził do zwolnienia trenera, to on musi teraz swoją postawą, panie Marku, tak, i wszyscy kochani widzowie, udowodnić, że to był dobry ruch, że ten bunt był potrzebny, bo teraz jest lepiej. Tak samo Zajc zrobił, zdaje się, właśnie, z tym Berton Cejlem. Tak. Jak wywalił tego Berton Cejla, to później skakać. Szło mu lepiej. Tak. I Forfang wywalił tego Sztekla i teraz będzie skakał lepiej i to jest mój wybór. I bardzo się cieszę, że Paweł go nie wybrał. Wiesz, to piękne, nie, panie Marku? Logicznie to wyłożyłeś. Tak, już rok temu było dobrze. No, wygrana w Willingen z rekordem skoczni przecież. Właśnie. To niesamowicie inkluzywny skok. Tak, do tej pory. Inkluzywny w sezonie. Ja teraz, Michał, po tej argumentacji chyba popełniłem błąd. Chyba tak, ale już nie cofniemy tego. To już się nagrało. To już się nagrało. Też pomyślałem tak, Paweł, że powinieneś się postawić na Forfanga, ale... A jest jakaś wymiana dozwolona? Rezerwowego. Rezerwowy, tam trunc cały czas... Wziąłeś, Paweł, wąska i kosa. W dwie minuty palnąłeś dwie takie gafy. Szybko działa. Ale nie przejmuj się, bo Koro rok temu śmiał się z Kuby Kota, a wiadomo. No tak, nie, pokora, Michał, pokora. Po koronoskopie. Czy pokorą wykaże się Sebastian Szczęsny? Tak, jeżeli chodzi o mój trzeci wybór, czy też zawodnika numer 3, to będzie to Daniel Czofenik. Okej. Daniel spadł bardzo w notowaniach, bo rok temu poszedł w rundzie pierwszej, a teraz dopiero w rundzie trzeciej. Numer 3, bo się nie spisał w zeszłym roku. Znaczy, no, nie był bardzo solidnie skaczącym zawodnikiem. Ale nie inkluzywnie, no mówię. No nie. Tutaj troszeczkę inkluzywności mu brakowało. Przypóźniał i był nieinkluzywny. Natomiast uważam, że Daniel Czofenik jest to skoczek z ogromnym potencjałem, tak naprawdę. Stosunkowo i jeszcze ze sporą dawką, że się tak wyrażę, skoków przed sobą. Liczę na to, że w tym sezonie... Czyli, że młody. Że, no, on młody, taki młody to nie jest. No. Natomiast liczę na to, że w tym sezonie będzie jedną z wiodących postaci, jeżeli chodzi o reprezentację Austrii, tym bardziej, że poprzedni sezon on też gdzieś o końcach top 10 chyba skończył, gdzieś końcóweczka, 10-11 miejsce, coś takiego, tak mi się wydaje, co pokazuje jakby powtarzalność u niego, coś, czego brakuje chyba poniekąd naszym zawodnikom, powtarzalność tego inkluzywność, tego powtarzalność, strasznie trudne słowo. Nie, no powtarzalność już nie przesadzaj. Ile to ma sylab? Właśnie. O! Dobrze, Daniel Czofenik wędruje do drużyny Bula Lovers, a teraz swojego trzeciego wyboru dokona pan Marek. Pan Marek, no to proszę panów, ja jestem bardzo zaskoczony, że tak wielu znakomitych zawodników jeszcze jest do dyspozycji. Bo zobaczcie. Do kogo pan dzwonił, panie Marek? Że dzwoniłem też do Niemców, bo ja też taki trochę niemieckojęzyczny jestem. Dokładnie. I Schabefelgesen. No, oczywiście. No więc Karl mówi tak, panie Marku. Różnie bywało w poprzednim sezonie, w naszych relacjach, nie zawsze pan się o mnie ciepło wypowiadał, ale puśćmy to w niepamięć, nie będzie pan już się o mnie za bardzo wypowiadał, u pana wygryźli. W związku z tym niech pan weźmie mnie. No więc ja mówię, dobra, Karl. Karl Geiger. Dobrze. Piękny ja miałem wybór. Karla Geigera w zeszłym roku, widzisz, i w sumie polecam. No widzisz. Jeden no dobry widzisz, weekend miał, no co prawda, tylko, ale dwa konkursy wygrał. Jeden, ale inkluzywny. Dobrze. Karl Geiger jako trzeci wybór w drużynie Telemark. Tak jest. Widzimy jeszcze Niemca na ekranach. To dopiero drugi reprezentant naszych zachodnich sąsiadów wybrany, co też ciekawe, biorąc pod uwagę, jak znakomicie szło im w zeszłym sezonie, zwłaszcza na początku. Być może największy fan narodu niemieckiego. I tu mam problem taki, mianowicie to, o czym mówiłeś, to znaczy, że dobrze mi szło na początku. Ja nie mam pewności, czy dobrze im będzie szło przez cały sezon, natomiast niewątpliwie jest tutaj paru takich zawodników, którzy wydają się gwarantować całkiem sympatyczne zdobycze punktowe. Tylko pytanie, na którego postawić. Czy na tych stabilnych emocjonalnie bardziej, czy na tych stabilnych, jeśli chodzi o formę sportową? Nie, na formę sportową nie patrz w ogóle. Nie patrz? No w sumie może to jest jakieś rozwiązanie. No człowiek i się liczy. Wyszło mi na to, że tak, skoro człowiek się liczy, jeszcze człowiek na dorobku, no, bo tutaj też padł taki argument, to Filip Rajmund wydaje się być takim. Tak czułem, że się skusisz. W tym roku też tego Rajmunda wziąłeś, nie? Czy nie? Nie, ja miałem Rajmunda. Nie, miał, zdaje się, Marcin, ja stawiałem na innych chłopaków. dobre chłopcy były, ale troszkę zawiodły. Nie, to Rajmunda też polecam. Fajny chłopak i coraz lepszy z roku na rok. No więc właśnie, to mnie przekonuje
mnie w jego wypadku to, że on już dwa sezony skacze dobrze i z sezonu na sezon coraz lepiej. No, a zakładając, że to będzie kolejny jego sezon i ma szansę w końcu wyjść na jakiś taki poziom przyzwoity, to myślę, że jak na trzecią serię wyborów, to jest niezły typ. Może być. On dwa lata temu był 30, rok temu 20, teraz prawem serii powinien 10. być 10. No więc właśnie, no, nie inaczej. Dobra. Filip Rajmund zasila KS Tęcze, a ostatniego wyboru w rundzie trzeciej dokona Kuba. No, przyznam się szczerze, że przed programem miałem taką pulę 10 pewniaków i oni mi się już skończyli w tym momencie. Więc naprawdę szanuję wybory swoich poprzedników. To były naprawdę inkluzywne wybory faktycznie. I teraz muszę trochę polecieć, no takim chybił trafił. Mam dwóch dobrych rezerwowych i oni mi zostaną na rezerwie. W tamtym roku wybrałem Martina Hamana i to był taki ten zakała rodziny, który się nie spisał. Ale dam szansę reprezentantom Stefana Hrongachera, gdyż... No jak się wszyscy rzucili teraz na tych Niemców. I tak, faktycznie Rajmunda chciałem, Wellingera chciałem, odpadł. Rajmund był moim typem. Na pewno nie postawię na Markusa. No Hamman już, no niestety, to już to se ne vrati, panie Martinie. Natomiast Pius Paszkę, to jest wybór nieoczywisty i mogę go żałować. Czyli natomiast... liczysz na to, żeby natłukć punktów w pierwszej części sezonu? Właśnie o to mi chodzi, że on niestety całego sezonu nie utrzyma. No to już ma swoje lata, wiem o czym mówię, bo to jest mój rocznik. Natomiast... Wiesz co, ale skoro powiedziałeś, że Pius całego sezonu nie wytrzyma, to co z Rzymą, ze Stochem, to już w ogóle nie ma o czym gadać chyba. Oni są 3 lata starsi od niego, nie? A to nie ma znaczenia, chodzi o to, że Pius działa w takim cyklu, że on zawsze na początku sezonu skacze dobrze, a później źle. I to... Natomiast za tą historię, którą napisał w zeszłym sezonie, za to jak walczył, że się przebijał przez tych młodych. Podia były. No, piękne podia. Więc tutaj miałem Deschwandena w tamtym sezonie, który też fajnie tą historię napisał. Teraz za Deschwandena wchodzi też niemieckojęzyczny. W tamtym sezonie miałem ich mało, to teraz idę na Niemcy, Für Deutschland, tak, panie Sebastianie? Alles klar. Alles klar, also Pius Paszkę. Bitte. Danke. I Pius, bitte schön, gute Sprungen machen. Pius Paszkę zostaje zatem świeżo upieczonym kocurem i na tym konkludujemy rundę trzecią. Czwarta runda drugiej edycji Skoki Fantasy Draft. Pewniaczki już się skończyły, czas na wybory nieoczywiste. Oby pierwszego nieoczywistego, ale efektywnego wyboru dokonał Kuba Kot. Słuchamy. No dobrze, no to muszę postawić na tego zawodnika. Znaczy nie musisz, nikt cię nie każe. Nie, ale to już postanowiłem. Muszę być słowny. W tamtym sezonie zainwestowałem w pewien sposób zawodnika Artiego Aigro i powiedziałem, możecie to puścić, że on będzie skakał, on się rozskakuje. I tamten sezon jeszcze nie był taki, jaki oczekiwałem od niego. Tak, tylko teraz nie wiem, czemu go wziąć rok temu, a nie właśnie teraz. Nieważne. Tak, intuicja. Również prowadziłem rozmowy, tak, pan Marek, tylko że ewidentnie wprowadzili mnie w błąd wtedy. Nie będę się interesował, bo wiadomo, jakiej mordy dostanę, prawda? Więc Arti Aigro to będzie mój czwarty wybór. Wysoko, faktycznie, natomiast kurczę... Ale to nie głupi wybór, Kubuś, wiesz? Wiem, to nie jest wiem. Głupi wybór. A co ty taki miły dla niego nagle? No bo on zmądrzał, wiesz, to brak zmądrzał, naprawdę. W tym wieku już się nie mądrzejem, jesteśmy rówieśnikami, więc nie. Ja akurat byłem w Wiśle obecny na zawodach podczas letniego Grand Prix. Jak ja tam zobaczyłem, jak on pięknie skacze, jak potrafi wylądować, na pewno zrobił duży postęp, bo zauważcie, że trenuje z Norwegami. I tak już mówiłem, w tamtym sezonie to jest to samo uzasadnienie. Christian Ilves, kombinator norweski, estoński, trenuje z Norwegami i depcze po piętach Riberowi, tak, najlepszemu na świecie kombinatorowi norweskiemu. Tutaj myślę, że Aigro zaraz zacznie deptać po piętach właśnie Forfangowi czy Granerudowi. Są razem w teamie, razem trenują, a tak już wspomniałem, Norwegowie będą mocni w tym sezonie, więc Arti Aigro, trzymam się z zeszłego sezonu, że to był pierwszy krok do przodu, a teraz poczyni znaczące postępy i będzie bardzo dobrze punktował dla drużyny kocurów. Punkt numer 4, Arti Aigro. Pięknie. Wtedy też był wybrany w czwartej rundzie. Szanuję konsekwencje. To dobrze. Się ceni. Pan Igor. Idąc tym samym tokiem rozumowania, ale troszeczkę z większym rozmachem, jeśli chodzi o geograficzny zasięg, sięgam po Tate'a Franca. O! Bardzo fajny pik. Amerykański sznyt. Aha. Make America Great Again. Pamiętajmy. No to może tak być. Jeśli się spojrzy na to, jaki postęp zrobili Belshow i Franz w ciągu minionego sezonu, kiedy regularnie jeździli i trenowali z Norwegami, to się nie zmieniło. Latem wyglądało to jeszcze lepiej. Nie ma podstaw sądzić, by coś się miało zmienić zimą. No chyba, że jakieś radykalne zmiany, jeśli chodzi o jakieś relacje trenersko-personalne, natomiast nie sądzę. A myślę, że podobnie jak Aigro, tak samo właśnie ci młodzi chłopcy ze Stanów Zjednoczonych pójdą do przodu.
A co zadecydowało o tym, że Franz, a nie Belszą? Zastanawiałem się, który bardziej. No więc Belszą taki jest troszkę bardziej... mniej stabilny, o może w ten sposób. Chimeryczny. Bardziej chimeryczny troszkę. Jak to... No już nie będę używał słów, prawda? Bo tam w poprzedniej rundzie używaliśmy słów, tu mówimy prosto i po męsku. Tak. Ja chcę tego hopa. Dobrze, dobrze. Szanuję. W ogóle zaczynają mi się podobać te wybory, bo to tak naprawdę od wyborów w czwartej, piątej rundzie okaże się, kto się naprawdę zna, no bo co za sztuka wskazać Krafta czy Kubajasiego, prawda? Teraz mam kłopot. Obraziłeś mnie. Pan Marek. Tak? Tak. Z kim rozmawiałeś? Kto do ciebie no więc właśnie, aspekt krajowy jednak, bo są redaktorzy w aspekcie krajowym i zagranicznym. Ja bym chciał teraz w aspekcie krajowym, posłuchajcie. No rozmawiałem z chłopakami, no taka prawda, nie będę tutaj... Może by za dużo nie powiedzieć, ale słuchajcie, ciągle jest naszym ambasadorem, czyli Eurosportu. Człowiek po przejściach, z różnymi problemami, ale z wspaniałą rodziną, Dawid Kubacki. No więc ja przypuszczam, że Dawid będzie miał ten sezon dobry, bo z nim rozmawiałem, powiedział, że tak będzie, więc nie mam podstaw, żeby mu nie wierzyć. Postawiłem przy nim kropkę, czyli po prostu myślałem, że mi go ktoś wcześniej zabierze, ale na razie jakoś oszczędnie w stosunku do naszych skoczków. Nie wiadomo czemu zupełnie. Nie wiadomo czemu. W związku z tym ja postanowiłem to przerwać i stawiam na Dawida Kubackiego. Czyli Dawidowi daje pan drugą szansę, tak, bo on rok temu też członkiem drużyny tak. Telemark no, był. Nie wszyscy. Ale no, ja mówię, Dawid mówi, słuchaj, no zeszły rok był słabszy, tak? Ale ten musi być dobry. Ale wie pan, jaka jest różnica? Oni wszyscy mówili do pana na pan, a Dawid mówi, wiesz, ten rok był słabszy. Czyli no bo on jest na ty, przeszliśmy na ty i... No dobra. Nie było to łatwe. Szczególnie dla pana. Dobrze. Sebastian. W trzeciej rundzie rzuciliście się wszyscy na Niemców, czy teraz rzucicie się na Polaków? Nie będziemy się rzucać na Polaków. Co się zmieniło chyba? Wiesz co, a to nie chodzi o to o rzucanie się na Polaków, bo oczywiście no, jak gdyby kibicujemy, Polakom. Kibicujemy wszyscy i jak gdyby no, ściskamy kciuki i życzymy, żeby to wszystko się potoczyło. I ja tylko chciałbym zauważyć, że jedyny Polak, na którego w zeszłym sezonie dało się patrzeć z przyjemnością, jest cały czas... No, dostępny. Tak, natomiast owszem, natomiast ja pójdę troszeczkę tropem Igora, w sensie takim, że no myślałem, że uda się uchować Tate'a Franza do tego momentu, żeby go wybrać, ale skoro nie udało się Tate'a, to wezmę Eryka. Okej. Okay. Z tego prostego... Z trzech Amerykanów dwóch wybranych. Ty, no jest dwóch Amerykanów i dwóch Polaków. I dwóch Polaków. I jeżeli chodzi o ja generalnie reprezentację Stanów Zjednoczonych, czytałem, że bardzo dużo dało dołączenie Tate'a Franza do jak gdyby tej ekipy, która spowodowała, że naprawdę tam raz, że atmosfera się zrobiła naprawdę dobra, a dwa, towarzystwo ruszyło do przodu. Gdzie to czytałeś? Jeżeli chodzi. W telegazecie. I jeżeli chodzi o... Wiesz co, to na ski jumping było taka informacja. I teraz jeżeli jest chodzi... Jest taki portal. Jest taki portal, ja ci pokażę potem. Pisze się ski jumping. Jeżeli chodzi o Eryka Belszoła, uważam, że w ogóle generalnie ta ekipa zrobiła naprawdę bardzo duży progres. Skaczą lepiej, dużo lepiej i punktują. I myślę, że to czwarte miejsce w mojej drużynie za takimi tuzami, jakich wcześniej wybrałem dla Eryka, jak najbardziej jest zasłużone. Tego nie mają? Mają, ale nie ma go tutaj. Nie ma go tutaj. No dobrze, ciężko w zasadzie z tym wyborem polemizować, niestety. Pan Koro. Dlaczego niestety? Na szczęście. No bo chętnie... No bo co? Chętnie byśmy się pośmiali, tak jak z niektórych wyborów rok temu. A tutaj widzę, dominuje... Rok temu to się nie śmialiśmy z wyborów Sebastiana aż tak bardzo. Tak, to prawda. Ale po pierwszym konkursie zaczęliśmy się śmiać i tak już bardzo. 90% mojego zespołu na pierwszy konkurs nie pojechał. Dlatego w tym roku rezerwowych będziemy mieli, wiesz, żeby w takich przypadkach kontuzji można się było ratować. Dobra, wybieramy czwartego koronoskopczyka. Tak. Ja mam tutaj teraz mały problem. Do tej pory nie wiem, czy pan zauważył, że podejmowałem takie twarde, męskie decyzje bez zastanowienia. Bardzo, byłem zdziwiony, że do ciebie. Ale na kostru, wiesz? Powiem panu, że teraz trochę zniewieściałem, niestety. Ale dziewczyn nie wybieramy. Nie wybieramy, ale nie wiem, czy wybrać Stocha czy Hubera. Co pan radzi? Stocha, bądź Stocha. Wiesz, Kamila. Oczywiście. Tak? Nowy trener. Nowy trener, indywidualny tok, indywidualny tryb. Kontuzja, po której wracasz mocniejszy. Tak. Ufasz swojemu bezpośredniemu konkurentowi. Ja miałem w zeszłym roku. I rozczarował pana? No przecież ja. Pan by mnie nie okłamał, nie? Nasko. No to Hubert. Nie, żartuję. Stop. Naprawdę? Stop. Oczywiście. Dobrze. Kamil Stoch.
Wydawca mnie pyta, kogo wybrałeś, bo nie dało się. Nie, Stocha, wybieram Stocha. Wybieram Stocha, bo nie wiem, ja wierzę w to, że w jakiś taki magiczny przebieg tej kariery, że to się musi skończyć 40 zwycięstwem. To się nie może skończyć tak, że Stoch i Małysz będą mieli po 39 zwycięstw w Pucharze Świata i nikt nie będzie wiedział, który z nich był lepszy. Znaczy, no Adam się czai, żeby 40 nagrać. Sprawę rozstrzygnąć. I ja wierzę, że to będzie taki last dance Kamila Stocha i nie taki last dance, że on tam będzie walił w bóle, tylko on jeden konkurs wygra, przynajmniej. A jak jeden wygrał, to w pozostałych będzie musiał się kręcić koło dychy. No bo nie będzie mógł być 40, 40, 40, pierwszy 40, 40. No tak nie będzie. Nie będzie. Rozumiem. No w interesie nas wszystkich jest, żebyś miał rację, prawda? Właśnie, właśnie. Więc będzie mi łatwiej jemu kibicować, bo będzie w mojej drużynie. Także tak, Kamil Stoch. Nie wiem, może... Nie, no nie, zostawmy. Mhm. Okej. Okay. Czwartą rundę zamyka Paweł. Rezygnujesz? Ciężko, ile mamy czasu? Ile mamy czasu na wybór? Ile chcesz, najwyżej się wytnie. Ale wiecie, bo to jest jak w szachach. Ja na przykład teraz oglądam świetny serial na platformie Max. O, od razu zarekomenduję. O, słuchajcie, Garin Kasparowie, który walczył, jak pamiętacie, z komputerem Diblu. I to jest świetne i polecam wszystkich. I tam na przykład się robi tak, że zresztą sam grałem w szachy, że tam masz dużo czasu i na przykład sobie wstajesz, chodzisz, zastanawiasz się nad ruchem, wracasz i dokładnie teraz tak zrobię. No, a tak poważnie, no nie jest łatwo, nie? Nie jest łatwo, ale... Nikt nie mówił, że ale trzymam się swojej strategii, którą obrałem, bo tak, powiedziałem o tej różnorodności, inkluzowności, to już potem wy sobie żeście dopowiedzieli. Mam Austriaka, mam Polaka, mam Słoweńca i tu padło parę razy, że świetni będą Norwegowie. Będą. A ponieważ Norwega nie mam. No. Kogo weźmiesz? Daniel Andertande. To Fredrik Willumstad. Fredrik Willumstad. No prawda. Dlaczego? Bo jest po pierwsze jest Norwegii. Bo pasuje do kosa i wąska. Po drugie... Lubią się. W zasadzie nie ma po drugie. Facet za paszport dostał miejsce w drużynie. Ale pan Marek uzasadni. Słuchajcie, nie, ja nie rozmawiałem z Norwegami. Może pan Marek rozmawiał. Ja wiem, że może są lepsi, ale gdzieś tam to nazwisko się kręciło w zeszłym roku. Wśród przynajmniej tych, którzy z Norwegami na Puchary Świata jeździli. I to jest dla mnie wystarczający argument, żeby na niego postawić. A zobaczymy zaraz, jacy wy będziecie cwani i będziecie uzasadniać swoje wybory w tej kolejnej rundzie. W związku z tym, Norwegia. Dobrze. Fredrik Willumstad uzupełnia grono przedskoczków. Powiem wam szczerze, że jest tutaj kilka nazwisk niewybranych. Które mnie zaskakują. Tak, są do wybrania niewątpliwie, ale zaskakuje mnie, że jednak nie poszły w czterech pierwszych rundach. Wręcz niektórymi to jestem zszokowany, ale nie będę podpowiadał. Na tym kończymy rundę czwartą, a przed nami runda decydująca, finałowa. Przed nami ostatnia runda drugiej edycji zabawy Skoki Fantasy Draft. Jeżeli nasi uczestnicy dokonali złych wyborów w czterech poprzednich, jeżeli się pomylili, jeżeli ich wybory im nie odpłacą za zaufanie, to teraz jest ostatni moment, żeby to uratować i wyrwać nazwisko, które będzie game changerem. Rok temu tak było w sumie, bo Kubuś przecież tobie sezon uratował Pero Preutz, którego wybrałeś na samym końcu w piątej rundzie. Tak. I właśnie tak pan Marek rozmawiał z Norwegami, ja rozmawiałem z Pero Preutzem, mówi: Kuba, ja chcę kończyć karierę. Ja mówię: nie, jeszcze dotrzymaj do końca. I jak pikował, jakie piękne zakończenie, panie Marku, no, razem z panem, no łzy w oczach, więc tak Pero, dziękuję. To był piękny brat, siostra, naprawdę piękny, więc Pero, i to dopiero w piątej rundzie, prawda? Tak, na sam koniec. Sam go chciałem wziąć i mi gwiznąłeś w ostatniej chwili. Jak to się potoczyło? Piękny wybór. Życzę wam wszystkim, żeby wasze wybory w piątych rundach były równie owocne, a zaczniemy od Chyba, Pawła. Chyba, że ktoś się pogrąży ostatecznie. Paweł, co u ciebie? Słuchajcie, zobaczymy, kto się będzie śmiał pod koniec marca, to po pierwsze. Po drugie, wspomniałeś, Marcin, że jesteś zszokowany, że niektóre wybory nie padły. Tak. Zwłaszcza jeden i pytanie, czy myślimy tak samo. To jest dobre pytanie. Ja dokonam wyboru, a ty mi powiesz, czy jesteś dalej zszokowany. Dobrze. Ja nie mam jeszcze Japończyka. I jeżeli dobrze zaznaczyłem, do tej pory właśnie tylko Kobayashi poszedł, a
I to tylko jeden. To jest dość zaskakujące, prawda? Generalnie, prawda czy nie? No tak, szukam jakiejś afirmacji raz... tego, tak, co tak, mówię. A, masz rację. Tak, kolejne trudne słowo. Zgubiłem się. W związku z tym, ponieważ Japończycy jako drużyna często prezentują się bardzo dobrze, i to jest po pierwsze. Po drugie, ważne, żeby jednak zawodnicy, których wybieramy, jeździli na Puchary Świata. Kluczowe, prawda, Seba? To jest kolejne taktyczne podejście do tej rozgrywki, bo ja bardzo uważnie obejrzałem zeszłoroczny Fantasy Draft. Mówię wam, półtorej godziny dzisiaj w nocy oglądałem przy okazji wyborów w Stanach Zjednoczonych. Co się lepiej oglądało? Was, panowie. Dobra, dawaj ten wybór. Remni Kaido. O! Dobry. W zeszłym roku się awanturowałem, że go nie było na liście. Bo teraz jest. Widać, że oglądałem. No bo rozmawiałeś z Renem, nie? Rozmawiałem z Renem. Mówi, nie było mnie, ale panu mnie zawalczył. Dziękuję panu. Teraz będę dla Pawła skakał. Tak mi powiedział. Nie był to wybór, który miałem w głowie, ale ten też jest dobry, muszę przyznać. Tak myślę. A po jakiemu rozmawialiście? Z Renem? Po japońsku. Dobrze, przed chwilą widzieliśmy na ekranach, jak będzie wyglądała drużyna przedskoczkowie, a teraz swojego ostatniego wyboru dokona Koro. To jest bardzo proste akurat, ponieważ zastanawiałem się, jak pan pamięta, między Stochem a Huberem. Wybrałeś Hubera. Wybrałem Stocha, a Huber dalej mi został, także już teraz nie będę się wymyślał. Ja nie wiem, jak to się stało. Ale po tej końcówce sezonu, że nikt go nie wybrał, to jest niewiarygodne. Teraz ja wybieram Daniela Hubera. To był ten wybór, o którym myślałeś. Tak, żeby najlepszy skoczek końcówki sezonu poszedł dopiero w piątej rundzie, w szoku. To jest końcówka losowania. Dobrze skakał w końcówce zeszłego sezonu, to na bank nie będzie skakał dobrze na początku. No może tak być, ale... To będzie jeździł, a czemu ma nie jeździć? Bo z kumplami tam pomachać. Ale zobaczcie, jak on latał. To jest jego próba z Oberstdorfu, zdaje się. W planicy był jeszcze lepszy. To był moralny rekordzista świata przez parę dni. Jakby mu żeli nie obniżyło belki. To jest historia. Jestem ciekawy. To jest historia i to można zdanie interpretować rozmaicie. Ale trzymamy za ciebie kciuki. Ja się bardzo cieszę, że mogłem sobie wybrać Hubera. Uważam, że moja drużyna jest sztosem, panie Marku. Uważam, że jestem faworytem do zwycięstwa. Nie ma szczerze. Będę ci podawał chusteczki. Nieoczywisty, ale tak. Tak, także bardzo się cieszę, że mam taką drużynę, a nie inną. My się też cieszymy. No dobrze, pan Seba. No to jeżeli mówimy o wyborach nieoczywistych w tym momencie, to ja na miejscu piątym w swoim zespole, mam nadzieję, że facet otrzyma szansę do tego, żeby pojeździć, bo robi duży progres i ostatnie dwa sezony w Pucharze Świata. Patrzę na Norwega, bo Norwega jeszcze nie mam w składzie. Myślę o Benjaminie Østfoldzie i skoczek, który ostatnie dwa sezony, jakie pierwszy i drugi, które spędził tak naprawdę na dobre w Pucharze Świata, zrobił bardzo duży skok. Teraz lato, jeżeli chodzi o Norwegów, także podium w Mistrzostwach Norwegii, jeżeli chodzi o lato, uważam, że to przełoży się na dobre skakanie zimą. Przynajmniej są podstawy do tego, żeby będzie jeździł na Puchar Świata. Znaczy, Seba, pocieszę cię, bo nie zmieszczę dyskwalifikacji, więc może jeździć, może dobrze skakać, ale i tak będzie dyskwalifikacja. Ale to wszyscy będą dyskwalifikowani teraz, bo ile kombinezonów będziesz mógł zabrać? No. Słuchaj, ale wiesz co, bardzo mnie dziwi twoja niechęć do polskich skoczków po tym, co się stało w minionym roku z twoją drużyną. Popatrz, miałeś do wzięcia Olka z Niszczoła, przyzwoitego skoczka, a bierzesz jakiegoś Norwega, o którym nic nie wiadomo. Ale najpierw prosiłeś mnie, żebym Olka ci zostawił. Nie, ja wszystkich wybrałem. Dziwię się, mówię ci, Seba, aż tak cię zniechęcili w tamtym roku? No, nie, także Benjamin Østfold to jest mój wybór. Norwegowie mocno poszli, że tak powiem. Sześciu wybranych. No. Sześciu wybranych. Ale najwięcej Norwegów. Może dlatego, że mają Mistrzostwa Świata w Trondheim. Co? No. Tylko, że Mistrzostwa Świata nie liczą się do naszej zabawy. No nie, ale tak wiesz, tylko ale oni mogą mieć dobrą formę. Ale fakt, że przed własną publicznością nie byłby to pierwszy punkt regulaminu, który zmieniamy w trakcie rozgrywek. Może nastąpi... Tuż przed Mistrzostwami Świata może... Może się okaże, że zależy, kto będzie prowadzić. Komuś te mistrzostwa będą potrzebne, prawda? Kto ma Norwegów u siebie w składzie? A kto nie ma? Wszyscy mają. No to my decydujemy o tym, jaki jest punkt regulaminu. No po prostu, no. No dobrze. Panie Marku, ostatni wybór. Proszę Państwa, no więc żeby nie było, bo mówimy o Mistrzostwach Świata, które na razie nie są w naszym regulaminie, ale niech to się zmieni, Piotr Żyła. Po pierwsze, wielkie doświadczenie, po drugie, podobnie jak ja przeszedł operację kolana, po trzecie, też mi mówi, że jest w wielkiej formie i będzie w wielkiej formie. I jak się pan czuje po tej operacji kolana? Ja dobrze i Piotrek też dobrze. Okej. Okay. No.
Znaczy, zrobiłem operację prawej, boli mnie lewa teraz. To znaczy, że jest dobrze. Także Piotr Żyła i Piotruś, trzymam za ciebie kciuki i udowodnij, że rzeczywiście dobrze przejść operację kolana, bo potem jest tylko lepiej. Przynajmniej z jednym kolanem. Widzieliśmy przed chwilą na ekranach najbardziej polską, jak podpowiada mi wydawca, drużynę, najbardziej patriotyczną w naszym zestawieniu. No i oby, panie Marku, opłaciło się postawienie na naszych. No tak, ja myślę, że tak. Tego ci życzę, wiesz? Bo ja postawiłem w zeszłym sezonie. No i... Trzymam kciuki, a teraz... Nic dwa razy się nie zdarza, pamiętaj. No. Ostatni kolor KS tęczy wskaże Igor. Skoro mówimy o tym, że ważne jest, czy ktoś będzie jeździł na zawody, czy się zmieści w drużynie, tutaj pojawiłby się problem, jeśli chodzi o wybieranie Norwegów, bo przebraliśmy sześciu, zakładając, że będą mogli aż tylu wystawić. Szansa jest taka sobie, powiedziałbym. Z Niemcami też krucho. Austriacy jak wyżej, bo są jeszcze świetne nazwiska, ale czy akurat oni się załapią do składu, czy inni. Natomiast Gregor de Schwanden jest takim zawodnikiem, który choćby skały pękały, że się tak wyrażę, to i tak pojedzie. I w jakiej drużynie był w zeszłym roku? To cię na pewno też skierował, prawda? No też, owszem, ale jakby skakał koszmarnie tej zimy, to bym pewnie oka na nim nie zawiesił, a ponieważ skakał dobrze po tym dobrym lecie, co nie jest oczywistą konsekwencją. Lata miał dobre, ale do mnie raczej trafiało to jak się spisywał zimą. Poza tym Szwajcara jeszcze nikt nie wybrał, a to jest pewna firma, tam są banki, tam jest czekolada. Są bardzo dokładni. Poza tym to jest też chłopak, który podobnie... Podobnie jak Laniszek, to jest właściwie taki trochę nasz chłopak. No, można tak więc powiedzieć. Można powiedzieć, że ty wcale nie masz najbardziej polskiej drużyny, bo mam i Laniszka, i Deschwandena. No, na remis jesteśmy. Nawet flagę Deschwanden ma biało-czerwoną, no, prawda? Właśnie, no to ja stawiam na niego. Dobrze. Ostatni wybór. Ostatniej rundy. Być może kluczowy, a być może wcale nie. Rezerwowi, tak? Później, tak? Tak, później jeszcze rezerwowi, no ale nie wiadomo, czy oni w ogóle będą przydatni. Tak. Ostatni ważny wybór. Kubuś i twoje kocury. Dawaj, idź na cały. Chciałem tylko zwrócić uwagę, Kuba, że jesteś w strukturach Polskiego Związku Narciarskiego. Że ty tam będziesz się z tymi ludźmi grywał. Prosimy, nie podpowiadaj, panie Kazimierzu. To też idę w stronę rodaków naszego trenera. Tomasa Trubichlera. I szczerze powiem, że bardzo mnie zdziwiło, że do tej pory nie został wybrany Manuel Fettner. Za stary, wiesz. I tutaj go chciałem porównać z Jonasem Schusterem, który też się dziwię. Kurczę, naprawdę w Austrii przebić się będzie bardzo ciężko, ale mistrz Austrii na skoczni dużej, srebrny medalista na skoczni normalnej, to pokazuje, że gość ma niewiarygodny potencjał. I teraz pytanie, czy wygryzą go takie Aignery, Aschenwalde, Mbachery? Tak. Dziękuję. Dlatego w tym pojedynku stawiam na Fettnera. Jeszcze myślałem o Niko Kytosacho, tylko dlatego, że nie trenuje z Finami, tylko właśnie się przeniósł do Salzburga i gdzieś tam w Austrii trenuje. Ale żeby nie robić takiej grandy jak z Hamanem rok temu, to Kytosacho zostawiam wam na rezerwę, możecie się nim częstować. Natomiast Manuel Fettner, powinien postawić na młodego Jonasa Schustera. Ale Fettner też ale jest stawiam młody. Na Kubuś, starego. Przypomnę ci tylko. Z Markiem, nie daj Boże. Przypomnę ci tylko, że rok temu powiedziałeś, że Nika Preuss nie będzie jeździła na Puchary Świata, dlatego na nią nie stawiasz. A chyba tak. Jak to się skończyło? To też niektóre wybory nie były trafne. Aczkolwiek. Chcesz na ten temat porozmawiać? Jeżeli Paweł mi podpowiada, że Schuster nie. A wiadomo, że kumplowi trzeba wierzyć, nie? Tym bardziej, że z nim rywalizujesz, nie? Czyli inaczej, starość czy młodość? Starość. Z tą starością to może ostrożnie, co? Kurczę, Manuel Fettner za to, że jechał na jednej narcie w Val di Fiemme. Zawsze to wspominamy. To było 11 lat temu. Już. Ale nie, oj, prawie 12 już. No, prawie 12. Mi się wydaje, że później jeszcze miał taki skok na jednej narcie. No miał. Resentyment. No dobrze, niech będzie. Żałuję, że nie wybrałem Schustera, bardzo przepraszam. Już teraz. Ale minęło 10 sekund. Manuel Fettner. Dobrze, Manuel Fettner ostatnim kocurem. No dobrze, pięknie. Wiecie co? Nadal nie wybraliście najlepszego Polaka z zeszłego sezonu. Co trzeba zrobić, żeby wkupić się w wasze łaski? Wydłużyć. Dwa razy podium ewidentnie nie wystarcza. A na czym polega dostarczanie nam emocji, do tego za chwilę sobie przejdziemy, ale chciałem się podzielić taką dygresję. Jest mi trochę smutne jako Polakowi, patriocie, że Olek zniszczył po najlepszym sezonie w karierze, będąc jedynym skoczkiem, który był w stanie stanąć na podium, nie zyskał w waszych oczach tyle uznania, żeby zostać wybranym w żadnej z pięciu rund draftu. Nie mamy nic na swoje usprawiedliwienie.
I też mi przykro, że JFN Marusiak nie został wybrany, ale to powiedzmy, można jakoś usprawiedliwić. Nie, dobra, dobra, nie, Kuźbik, to inaczej. To kogo my mielibyśmy wyrzucić, żeby wziąć tego twojego Marusiaka? Nie, zaraz, zaraz, no jeszcze jest runda do wybrania. Co ty się tak gorączkujesz? No dobrze. Faktycznie będzie jeszcze dodatkowa runda. Ja uważam, że prowadzący za bardzo ingeruje w nasze... Też uważam. W tamtym roku był lepszy prowadzący, panie Marek. W zeszłym roku prowadzący, który nie sugerował, że powinniśmy wybierać. No, i dlatego wygrałem. No. Tak, z kimś z PZN-u. Może powiesz, dlaczego ty nie wybrałeś, czy wybrałeś? Ja powiedziałem, że rozmawiałem z Austriakami. No. Ale w siedzibie PZN-u. I co powiedzieli o Polakach, panie Pawle? Pomidor. Okay. Przechodzimy do podsumowania i wyboru rezerwowych. Czas na wybór rezerwowych oraz podsumowanie drużyn, które wezmą udział w drugiej edycji Zabawy Skoki Fantasy Draft. Zaczynamy od Kuby Kota. Czy masz już pomysł na to, kto w razie kontuzji, tylko i wyłącznie, podkreślam, w razie kontuzji uratuje sytuację punktową twojej drużyny? No, u mnie to jest bardzo istotny wybór, gdyż mam Manuela Fettnera i Piusa Paszkego, czyli zawodników, którzy są już grubo po 30 i tutaj ta kontuzyjność niestety wzrasta i obawiam się, że tutaj na nie wszystkie zawody mogą jeździć, chociaż życzę im zdrowia. To bez sensu wybierałeś, Kuba. Ale wybierałem taktycznie z mocnym rezerwowym, że ktoś może zastąpić ich. I tutaj już będę... Nie, nie, tu właśnie musimy pójść w fantazję, w młodość i dlatego będzie Niko Kietosako, już go wam sprzedałem. Okej. Okay. Siódmy zawodnik mistrzostw świata w lotach. Dokładnie. I on zakładam, że będzie jeździł. Nie ma tego, w Finlandii nie ma tak dużo skoczków, a Honen już nie skacze, Oli nie skacze, więc myślę, że on będzie jeździł, czy jest pewniak na wyjazdy. Co więcej, Finowie mają nowego trenera Igora Medveda, słoweńskiego, który ze szkoły słoweńskiej, która jest uważam bardzo dobra, mają mnóstwo talentów, przemyci coś do Finów. Co prawda ten, że Kietosako przeniósł się do Europy. Przepraszam bardzo. Słyszałeś, co mówił sam Igor Medved, jaki ma plan, że chce zmienić technikę. No to jeżeli on chce zacząć budować nową technikę, no to... Seba, nie mówię mojej narracji. Ja uważam, że on zrobi dobrą robotę. Pieniędzy tam nie mają, trudno, ale Kietosako się uchroni od tego, będzie w Austrii. Więc troszeczkę weźmy do Austriaków, troszeczkę od Medveda słoweńskiej. Nieważne. Wszędzie euro jest. Czyli ten twój Kietosako będzie miksem jakby takiej myśli szkoleniowej austriacko-fińsko-słoweńskiej. Dokładnie tak. I dlatego to jest taki pewniak, który będzie mocną ostoją kocurów, jak Paszkę się połamie, Fettner ruszy się na dwie narty, to Kietosako zacznie wskoczy z buta i będzie punktował. No bo tam nie ma konkurencji, a tak sprzedałeś go tak, że dziwię się, że nie wybrałeś go wcześniej, ale okej. Okay. Jakby niech ci służy. Ale zobaczcie, troszkę Słoweńców, troszkę Austriaków, troszkę tych biednych Finów, i gość namiesza. Troszeczkę krawki. Troszeczkę herbaty. Okay. To prawda, pan Marek nie rozmawiał chyba z Finami, więc nie... Nie, z Finami nie rozmawiał. Pan Marek ma swój honor. Ale Niko Kietosako. Okej. Okay. Igor Miedwiec, słuchajcie, to w ogóle stał na podium tego słynnego konkursu w Trondheim, jak małeś pobił rekordy i pan Polo się złapał za głowę. Dlatego to 126,5? Nie. 138,5. Igor, twój rezerwowy. Nie ma wyjścia, Olek, no. No w końcu. W końcu, Jezu. Nawet nie wiem, czy wymaga to jakiegoś szczególnego uzasadnienia. Myślę, że nie ma co uzasadniać. To podsumuj swoją drużynę w takim razie. Najlepszy z Polaków minionej zimy. No, drużyna jest... Tu nie będę używał tych trudnych słów, których koledzy używają, a nie rozumieją oczywiście, o czym mówią, ale to nie pierwszy raz, nie ostatni takie historie. Starałem się po pierwsze zróżnicować, jeśli chodzi o narodowości. Po drugie starałem się wybrać takich chłopaków, którzy raczej powinni na te Puchary Świata jeździć. Mm-hmm. Jeżeli coś im się złego przydarzy, no to mamy super rezerwowego w postaci Aleksandra. I każdy z nich, wyjąwszy może Tate'a Franca, charakteryzował się tym, że skacze solidnie i równo. Mm-hmm. Że nie przydarzają mu się, no i Lindvika, który był chimeryczny, ale zakładam, że to już jest pieśń przeszłości. Jeśli chodzi o Franca, mówiłem o tym, że on idzie naprzód jak cała ta grupa młodych amerykańskich chłopaków, którzy trenują z Norwegami. W przypadku Lindvika zapewne to, że Aleksander Sztekl teraz zapowiedział, że będzie się uczył polskiego intensywnie, też mu dobrze zrobi. Znaczy i Sztekłowi, czy Sztekłowi to nie wiem, bo może on nie zna tej anegdoty o Himmelsbachu i językach. Zostanie z tym polskim. No, a mniejsza o to. W każdym razie tak, no uważam, że wygram. No. Tak, płynąc.
Rok temu było podium, w tym roku zwycięstwa no, nie można wykluczyć. Nie można wykluczyć. Pan Marek. No więc cóż, nie mam w swojej drużynie skoczka austriackiego. Naprawdę? Więc no właśnie, więc dwa może duży błąd, ale ponieważ jest szansa na rezerwę, no to liczę na to, że młody człowiek, który już się pokazywał nam z dobrej strony, czyli Stefan Embacher, mógłby być dobrym rezerwowym. W związku z tym stawiam na Stefana Embachera jako rezerwowego. I jeżeli byś pytał mnie o uzasadnienie całości, no to, zamierzałem. No to, to wybrałem tych, z którymi rozmawiałem. Z którymi rozmawiałem, którzy zapewnili mnie. Mam nawet oświadczenia na piśmie, oczywiście, żeby nie było lipy tutaj z podpisem, że w tym sezonie zrobią wszystko, a przynajmniej dołożą wszystkich starań, żeby mnie nie zawieść i nie przegram o 8 punktów z Igorem, tylko wygram zdecydowanie z tobą, chociaż nie bierzesz już udziału w tym. Dziękuję. Czyli po zeszłorocznych niesnaskach jest pan podwójnie zmotywowany. Podwójnie zmotywowany, ponieważ wiele złego się wydarzyło w stosunku do mojej skromnej osoby, tak, i dlatego ja sobie to powetuję. Dobrze. Seba. Jeżeli chodzi o rezerwę, Kylian Payet. Dlaczego? No, Kylian, który... No, się do rezerwy idealnie nadaje, moim zdaniem. To jest, wiesz, facet, który bardzo dużo opuścił niestety z powodów powszechnie znanych dotyczących kontuzji, ale zobaczymy. A przecież medalista Mistrzostw Świata. No tak, prawda? To prawda. Ale no, kto to pamięta? No, ja. Są tacy, ty wiesz. Pięknie się cieszył wtedy na Bergizel. Natomiast jeżeli chodzi o całość, to tak. Gorzej niż w zeszłym sezonie już być nie może. Mm-hmm. Jeżeli nie może być gorzej, to może być już tylko i wyłącznie lepiej. A ale to właśnie, jakby nie było skoczni mamucich, to Kylianowi byłoby lepiej na pewno. Na jakiej podstawie ty twierdzisz, że gorzej być nie może? Wiesz co, bo Bula Lovers byli na ostatnim miejscu, a wie jak, co może być gorsze od ostatniego? Żeby być jeszcze gorsze od ostatniego miejsca. Które? Jakie? Ostatnie jeszcze gorsze z wielką różnicą punktową. No tam była różnica niestety. Może być jeszcze większa. Natomiast patrząc przekrojowo... Nie, siła doświadczenia, to ja wiem, ja znam cię, dlatego, że cię znam, też nie wierzę. Jeżeli chodzi o team Andreas Wellinger, Michael Heibeck, Daniel Czofenik, tutaj na dwóch Austriaków postawiłem Erik Belschow, jakby siła młodości, Benny Ostwald, który mam nadzieję, że jeżeli chodzi o Norwegów, pokaże się w tym sezonie. Benny. To świadczy o zażyłości między nami. Bo ja tym z nim rozmawiałem. I Benny do mnie mówi, słuchaj, słyszałem, że... Nie, Benny do mnie mówi, słuchaj, nie masz numeru do Marka? Słyszałem, że tutaj rozmawiał z chłopakami i z innymi, wiesz? Natomiast do mnie nie zadzwonił. Ja mówię, wiesz, bo taki jest Rudy, no. Tak jest, nie wszyscy mogą być w moim teamie. Oczywiście, że tak. Po co by Benny? No. Tak, będziesz bulalowy. Benny z Sebą, no. Także zobaczymy. Benjamin Ostwald. Dobra, jaki cel stawiasz w swojej drużynie, bo to mnie interesuje najbardziej. Patrząc na tych, których w tej chwili faktycznie wybrałem, na ten cel, kochany, to jest top 3 będzie wyjęte. Okej. No dobrze. Okej. Okay. Koro. Ja się bardzo cieszę, że nikt nie wziął Jevhena Marusiaka. O! Brawo dla ciebie. I ja dlatego bierzesz Ipcioglu. Nie, ja go biorę jako rezerwowego. Bardzo podoba mi się moja drużyna, ponieważ każdy jest z innego kraju. Ten sam tego samego argumentu użył już Igor. Widzę, że taki inkluzywność strzeliła w regulaminie. Tak, że każdy z innego. A. Marusiak to jest bardzo utalentowany skoczek. Jest. I kiedyś oglądaliśmy tutaj z Kuźbikiem i z trenerem Maciusiakiem tam u góry, oglądaliśmy skoki z trenerem Maciusiakiem. Tak, i trener Maciusiak mówił, jak Marusiak. Tak, i trener Maciusiak powiedział w pewnym momencie, gdybym ja mu szył kombinezony, to on by był w top 3. No ale mu nie szyję, ale... Nie wiem, tak ale... było, bo chodziło o to, że Jevhen jako skoczek robi wszystko dobrze, tylko nie ma sprzętu. Tak. I dlatego biorę Marusiaka. A jeżeli patrzę na moją drużynę, to jestem zachwycony. Ja uważam, że drugie miejsce będzie porażką dla mnie. Mówię serio. Dobrze, trzeba mierzyć wysoko. Wymień nazwiska. Swoich? Nie wszystkie znam. Dlatego drugie miejsce się podarzy słyszałeś. Huber, Kobayashi, Forfang, Stoch, Preutz, Marusiak. Mocno, co tam, Marku? Mocno. To nie jest zła drużyna. No. Ale czy będzie tak samo mocna jak przedskoczkowie pod rządami Pawła Kuwika? Paweł, najpierw powiedz, kto tam będzie u ciebie rezerwowym. Najpierw to powiem, że jestem zdegustowany faktem, że zasady są takie, że rezerwowy wskazuje tylko za tego, który ma kontuzję. Tak. Bo uważam, że tak być nie powinno. Ale to tak nie ma jest. Znaczenia, co ja myślę. I teraz przejdę do... Ale chciałeś, żeby to wybrzmiało. Tak, jestem debiutantem, wy jesteście wyjadaczami. Ja wchodzę do tej drużyny, mam nadzieję, że na dłużej. I może w przyszłym sezonie podejdziemy inaczej do tematu, ale też rozumiem obiektywne
okoliczności, które wskazują, że musi być tak, a nie inaczej. Natomiast ja mam, słuchajcie, takich oto zawodników. Stefan Kraft. Proszę bardzo. No. Nie trzeba tłumaczyć. Paweł Wąsek. No. No. Ogień w oczach, pamiętajcie moje słowa. Rem Nikajdo, Fredrik Willumstadt i Lauro Kos. Magda nie była najlepszym zawodnikiem, ale chyba zaniżyłeś poziom. Żebyś się nie zdziwił. To jest, tak? Nie, no dobra, Lauro Kos to nie jest zły wybór. Nie, tak, chciałem się upewnić. Pomyłka jakaś. Dopiero teraz to do mnie dotarło, Paweł, to zrobiłeś. Jak to razem przedstawiłeś. No cztery zębowego dołużę. Jak popatrzysz na niego, chyba sam już wie. Sam załamał. Już się przyznał, przegrany. To co, już umieszczamy go na końcu. Nie, chyba sam wie, on by chciał się nas tam nagrywać. No jest rzeczywiście. Bierzcie za to. Możemy głosować za zmianą regulaminu, tylko później. Jak to się nazywa? Debiutant rezerwowego, jeszcze imiejmy to za sobą. Debiutant płaci frycowe, to się tak nazywa. Paweł, weź Polaka, jak będziesz tam. Pomyśl, że Polska biało-czerwoni do boju, coś tam. A już ma Paweł. A Paweł, nie, Polska. Ja w moją drużynę wiedzę. Napominasz, dobra. Nie, dobra. Ze szczęścia. Uważam, że mam takich zawodników, którzy absolutnie nie są kontuzjowani. Ty nie potrzebujesz rezerwowego. Ale gdyby się tak zdarzyło, że odpukać komuś coś by się przydarzyło. Willumstadt skręci sobie kostkę, oby nie. Tak. No dawaj. No. Giovanni Bresadola. Okej. Okay. Też kontuzjowany, ale no. Giovanni Bresadola. Może w sezonie nie będzie widać. Nie, dlatego jest na liście rezerwowym. Tak. Ale powiem ci, Paweł, na twoje pocieszenie, że w tamtym roku największą radość wzbudzał skład Kuby Kota, który skończył na drugim miejscu, także... No. Ja tobie to nie chodzi. Ja uważam, że to jest element zabawowy, który mamy zawsze, jakżeśmy się pośmiali. No nie, no ale masz rację. A z drugiej strony, słuchajcie, uważam, że jakieś ryzyko trzeba w życiu czasem podjąć. Ale nie za dużo. Jest czterema rozdyskami. Ale ma to jedno, które pracuje za trzech. No, tak. To też była moja taktyka. Słuszne. O, ciekawe. Dobra, kończymy tę nierówną zabawę. Wszyscy już wybrali? Tak, wszyscy już wybrali. Wszyscy mają rezerwowych. Każdy twierdzi, że wygra, jak mnie mam. Może poza Pawłem? Wy twierdzicie. Nigdy nie padło, że ja uważam, że będę na końcu stawał. Dobrze, a macie, słuchajcie, macie jeszcze jakieś przewidywania dotyczące tego sezonu, którymi teraz chcielibyście się podzielić, żeby później móc się pochwalić, że mówiłem to już w listopadzie? Ktoś będzie dobry, ktoś będzie słaby. Polacy będą lepsi niż rok temu. Ktoś coś to ja poprzeczka nie wisi za wysoko. No wiem. Ja powiem, że zazdroszczę Michałowi, że wziął Kamila Stocha. Mówię to z pełnym przekonaniem. Mhm. Ponieważ uważam, że ten team, który sobie stworzył, i gdyby nie ta kontuzja, to byłoby naprawdę świetnie, a może być i tak bardzo dobrze. Niemniej bardziej Michał... uwierzyłeś w Pawła Wąska. Słuchaj, tak, dlatego, że ma takie samo imię jak ja i to jest jakaś jednak argumentacja. Natomiast Michał, szacunek, bo... I ma ogień w oczach, a u Michała jest ogień w innej części ciała. Miałem taki plan, tak. Dobrze. Ja się zastanawiam, co będzie za Szenwaldem, bo to jest zawodnik, który wraca po kontuzji. Cały zeszły sezon go nie było widać. No, najbardziej poetyckie nazwisko w stawce. Spopielony las. Tak. Ładne, no. Zobaczcie, co się stało z Huberem, który też borykał się z dużymi problemami, a jak już wrócił, tak odpalił, że... No, ale to wiesz, z czego wynika, że tam tych chłopaków... pretendentów do wysokich lokat jest tylu, że jak oni wygrają tę wewnętrzną rywalizację, to cała reszta to jest bułka z masłem. Bo mamy tutaj, widzicie, Aignera, Leitnera, Schustera, Mistrza Austrii, tak dużo nazwisk. Ambacher dopiero na rezerwie u pana Marka. Gość, który dostał Red Bulla na kasku, który był świetnym juniorem i bez, też bez uważamy... Reklamy, przepraszam, dostał napój wyskokowy na kasku. Dostał byka na kasku. No.
i miał ogień w oczach, tak? Jak to Paweł mówisz. Jestem ciekawy, czy on się przepcha, czy nie, bo jak się przepcha i zrobi taki comeback po kontuzji, to kto wie, czy to nie będzie na przykład top 6, top 10. A jak chodzi o Polaków, no to jestem bardzo ciekawy. Austriacy Austriakami, ale właśnie, żeby z biało-czerwonymi było lepiej. Tak wspomina, że mistrzach krajowych. Niech Klemens Janiak coś poskacze. Ale nie ma go na liście, ja bym go wziął, ale go nie ma na liście. Dobra, kochani. Polacy będą skakali lepiej w tym sezonie. Na pewno. O. To tak jak Seba powiedział, że gorzej być nie może, tak z naszymi skutkami. Nie chcę powiedzieć, że gorzej być nie może, ale wydaje mi się, że będzie lepiej. No, ten zeszły sezon był jakiś taki nieszczęśliwy, poważnie. Z komentarzem tylko może być trochę bez pana, prawda? Panie Marku, ja zrobię wszystko, żeby widzowie jak najszybciej za panem zatęsknili. Znaczy, generalnie problem polega na tym, że jeżeli patrzymy na biało-czerwonych, faktycznie był ten one-man team, jeżeli w kontekście Adama Małysza przełożenie teraz mamy tutaj na Kamila Stocha, czy to zafunkcjonuje? Duży znak zapytania. Te zmiany, które też wprowadzał do przygotowań Thomas Thunbichler, wyciągnięte wnioski z błędów, kiedy weszli zupełnie niewyświeżeni zawodnicy w poprzedni sezon, co się odbiło na tym, że było fatalnie. Miało to zostać poprawione. I tak jak mówi Marek, że gorzej już być nie może. Nie, no może być gorzej, natomiast uważam że w tym sezonie, jeżeli chodzi o biało-czerwonych, no to będziemy mieli pociechę. Ja w to wierzę. Klemens Joniak, o którym wspomniałeś, myślę, że tutaj jeszcze troszeczkę brakuje, jeżeli chodzi o Klemensa Joniaka, takiego otrzaskania, jeżeli chodzi o zawody tej absolutnie najwyższej rangi topowej, bo tutaj pytanie, czy głowa będzie funkcjonowała odpowiednio. Natomiast ja, z drugiej strony, patrząc na innych troszeczkę zawodników, bardzo jestem ciekawy tego sezonu w wykonaniu Arti Aigro i Evgena Marusiaka, powiem szczerze. Dobrze. Patrząc na te dużo znaków zapytania, jak sam powiedziałeś, ale odpowiedzi już niedługo. 22 listopada zaczynamy mixtem w Lillehammer, a potem co tydzień, albo prawie co tydzień, zapraszamy na antenę Eurosportu oraz na platformę Max. Co się liczy? Mixty się liczą? Nie, nie liczą się miksy. Nie? No właśnie. Indywidualne. Się nie liczy? Jak to moja córka mówi, indywidualnie. Komuś partycypowałeś w tym konkursie rok temu. No, bo tym względem nic się nie zmieniło. Ale nie ogień w oczach wtedy. Kończymy. Sebastian Szczęsny, Marek Rudziński, Michał Korościel, Paweł Kubik, Kuba Kosz, Igor Błachut. Cicho. I Marcin Kuźbicki. Do usłyszenia, do zobaczenia.